Konserwatorzy zrekonstruowali rzadki fragment rzymskiej zbroi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szkocji. Pancerz to mosiężny naramiennik z połowy II wieku naszej ery, który w przyszłym miesiącu będzie można oglądać na wystawie w British Museum pod tytułem Legion – Życie w Armii Rzymskiej. Rozciągający się od ramienia naramiennik kończy się smukłym metalowym kwadratem zaprojektowanym tak, aby chronić dłoń noszącego, prawdopodobnie inspirowanym sprzętem noszonym przez gladiatorów na arenie. Początkowo identyfikowany jako kamizelka kuloodporna, późniejsze teorie sugerowały, że służyła kawalerzyście jako osłona ud. Dopiero w ostatnich latach poznano jego prawdziwą funkcję. Konserwatorzy spędzili tygodnie na odbudowie obiektu, który w 1906 roku odkryto w setkach kawałków wraz z resztkami skórzanych pasków na miejscu fortu Trimontium niedaleko Melrose. Dr Fraser Hunter powiedział: to niezwykle rzadki obiekt i wspaniale, że ta wystawa dała nam możliwość jego odbudowania. Transformacja jest uderzająca. Teraz, gdy został zrekonstruowany, można sobie wyobrazić legionistę, który go kiedyś nosił. Był to zarówno symbol ochrony, jak i statusu. Mosiądz był drogi i lśniłby jak złoto na jego ramieniu z mieczem. Oferuje żywe nawiązanie do tego ważnego okresu, kiedy Szkocja znajdowała się na północnej granicy Cesarstwa Rzymskiego. Po raz pierwszy fragmenty połączono i złożono, dając wgląd w życie rzymskiego legionisty w Szkocji. Po zaprezentowaniu w British Museum naramiennik będzie na stale eksponowany w Muzeum Narodowym Szkocji. Drogi widzu, jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj mój kanał. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna pomoc w dalszym rozwoju i tworzeniu coraz lepszych treści. Z góry bardzo dziękuję i wracamy do odcinka. Spektakularne odkrycia płetwonurków eksplorujących wrak HMS Erebus, który zatonął podczas wyprawy do Arktyki w połowie XIX wieku. Na początku ponad 30 ekspedycji badawczych wróciło z pustymi rękoma. Dopiero w 2014 roku, dzięki połączeniu najnowszych technologii i badaniu tradycyjnych opowieści lokalnych Inuitów, w których przechowywano pamięć o oryginalnej wyprawie, grupa badawcza kierowana przez Agencję Parków Kanady odnalazła wrak Erebusa. Dwa lata później członkowie Arctic Research Foundation znaleźli wrak w Zatoce Wyspy Króla Williama, zachowany w idealnym stanie. Od tamtego czasu prowadzone są badania i wyprawy nurkowe na oba wraki. Do tej pory udało się odbyć 56 nurkowań, z czego każde trwało około 2 godzin. Było to możliwe tylko dlatego, że nurkowie używali skafandrów ogrzewanych ciepłą wodą pompowaną z powierzchni. Bardziej jednak osiągalny jest Erebus, leżący na 11 metrach głębokości. I to na nim skupili się tego sezonu poszukiwacze. Statek jest według badaczy w bardzo dobrym stanie. Drzwi i szuflady były zamknięte, wszystko uporządkowane. W sumie odzyskano 275 artefaktów. Spiżarnia Stewarda była głównym tematem badawczym tego lata. Odzyskano m.in. niemal kompletną zastawę stołową. Nurkowie rozpoczęli również eksplorację w kabinach oficerskich, w tym, które zajmowałby podporucznik Henry Thomas Dundas Levesconte, któremu Franklin powierzył tworzenie map, znaleźli zielone pudełko, które początkowo wyglądało jak książka. W rzeczywistości był to zestaw narzędzi kreślarskich. Według poszukiwaczy dotychczasowe odkrycia to dopiero początek, a najlepsze jest wciąż przed nimi. Statek mierzy 36 metrów długości na 9 szerokości i olbrzymia większość przedmiotów wciąż kryje się w kabinach oficerskich i kufrach należących do członków załogi, które dzięki specyficznym arktycznym warunkom zachowały się w niemal idealnym stanie. Wydobycie zabytków z lodowych głębin to tylko część zadania. Artefakty muszą być konserwowane, badane i analizowane w laboratorium Parks Canada w Ottawie, gdzie obecnie znajduje się większość zdobyczy z aktualnego sezonu. Archeolodzy zidentyfikowali napis runiczny na ostrzu noża sprzed prawie 2000 lat. Odkrycia dokonali badacze z Muzeum Odense, którzy odkryli ostrze w urnie złożonej na małym cmentarzysku na wschód od Odense. Ostrze datowano na około 150 rok naszej ery, czyli o setki lat starsze niż runy wyryte na słynnym na całym świecie Jelling Stones. Archeolog z Muzeum Odense powiedział: to jeden z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakich może doświadczyć archeolog, ponieważ jest to niezwykle rzadkie znalezisko. Według badaczy runy na ostrzu pochodzą z najstarszego znanego alfabetu runicznego i składają się z 5 run przetłumaczonych jako Hirila, co w języku staronordyckim może oznaczać mały miecz. Archeolodzy z Muzeum Odense nie są w stanie jednoznacznie ustalić, czy Hirila odnosi się do nazwy ostrza, czy też do jego właściciela. Jednakże złożonego w ofierze pogrzebowej 2000 lat temu z pewnością było cennym zabytkiem.
Naukowiec Immer powiedziała: niezwykle rzadko zdarza się, że znajdujemy runy tak stare jak na tym ostrzu. Jest to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się więcej o najwcześniejszym języku pisanym w Danii, którym mówiono w epoce żelaza. W tym okresie umiejętność czytania i pisania nie była powszechna, a umiejętność czytania i pisania miała odrębny status i władzę. Wczesna historia run pokazuje, że skrybowie, tworzący niewielką elitę intelektualną, byli jedynymi z pierwszych osób posiadających tę umiejętność w Danii, a pierwsze ślady tych osób odkryto na wyspie Fionia. Tylko jeden inny egzemplarz run z tego okresu odnaleziono w Danii z około 150 roku naszej ery, wraz z odkryciem Wimosen, na zachód od Odense, małego kościanego grzebienia z napisem Haria. Archeolodzy odkryli nienaruszoną jadeitową maskę w grobowcu króla Majów Czoczkitam, mało znanym państwie Majów w północno-wschodnim Petén w Gwatemali. Współczesne inskrypcje wskazują, że Czoczkitam było miastem królewskim, którego rodowód sięga czasów preklasycznych. Po raz pierwszy wzmiankowano o tym miejscu w 1909 roku, a trwające badania wykazały trzy główne grupy pomników połączone długą centralną groblą. Jak niedawno ogłoszono w National Geographic, wykopaliska w Czoczkitam doprowadziły do odkrycia powiązanej ze sobą jadeitowej maski w miejscu pochówku króla Majów. Jadeitowe maski były powszechnie używane do symbolizowania bóstw lub przodków oraz odzwierciedlały zamożność i wpływ pochowanych osób. Archeolodzy w Serbii odkryli starożytny rzymski łuk triumfalny pochodzący z III wieku w Viminacium, rzymskim mieście w pobliżu miasta Kostolac, 70 km na wschód od Belgradu. Viminacium lub Viminatium było głównym miastem, stolicą prowincji i obozem wojskowym rzymskiej prowincji Mezia, czyli dzisiejsza Serbia, oraz stolicą Mezji Superior. Profesor Miomir Koras, jeden z czołowych archeologów Serbii, powiedział, że odkrycia dokonano podczas wykopalisk przy głównej ulicy Viminacium, stolicy rzymskiej prowincji Mezia. To pierwszy taki łuk triumfalny w tej okolicy. Komu dedykowano bramę triumfalną? Naukowcy odkryli, wykopując niemal zamarzniętej ziemi, fragment marmurowej płyty z imieniem władcy. Był to cesarz Caracalla, który dorastał w obozach wojskowych, podążając za swoim ojcem Septimusem Severem podczas kampanii i brał udział w bitwach od 15 roku życia. Archeolodzy na podstawie już znalezionego materiału ustalili, że łuk triumfalny powstał pod koniec II lub najpóźniej na początku III wieku naszej ery. Według źródeł historycznych w stolicy Górnej Mezji w Viminacium miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Tutaj Marek Aureliusz Antonin, lepiej znany pod pseudonimem Caracalla, został w 195 roku ogłoszony Cezarem, władcą i następcą swojego ojca Septimiusza Severa, od którego przejął tron. Badacze wiedzieli, że łuk triumfalny powstał z okazji wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla losów Imperium, a tablica z pozostałościami poświęcenia Caracalli potwierdzała ich wnioski. W swoim oświadczeniu dla lokalnej prasy dr Ilija Dankowicz powiedział: plan badań zakładał, że w pierwszej kolejności zajmiemy się wykopaliskami przy głównej ulicy Viminacium, Decumanus. Zlokalizowaliśmy go i odkryliśmy ulicę o szerokości 10,4 metra, wyłożoną gładkim kamieniem, po czym dotarliśmy do rozbudowanej sieci kanalizacyjnej. Wykopaliska potwierdziły, że po obu stronach ulicy znajdowały się kolumnady. Byliśmy całkowicie zaskoczeni, gdy odkryliśmy, że w jednym odcinku głównej ulicy Viminacium brakuje jezdni i jej podbudowy. Zamiast nich trafiliśmy na stopę fundamentową w kształcie kwadratu, zbudowaną z masywnych kawałków wapienia. Kontynuowaliśmy nasze wykopaliska i odkryliśmy kolejne trzy takie stopy. Stało się jasne, że były to fundamenty tetrapylonu, budowli na czterech filarach z przejściami z czterech stron. Nie było wątpliwości, że był to jeden ze znaków rozpoznawczych architektury rzymskiej. Jednym z najbardziej znanych i wpływowych stylów starożytnej architektury rzymskiej są łuki triumfalne. Rzymski łuk triumfalny został stworzony przez Rzymian, którzy przy jego tworzeniu wykorzystywali także swoją wiedzę w zakresie konstrukcji łuków i sklepień. Miał on uhonorować triumfujących generałów, a także ważne wydarzenia publiczne, takie jak założenie nowych kolonii, budowa drogi lub mostu, śmierć członka rodziny cesarskiej czy koronacja nowego cesarza. Łuk triumfalny w Viminacium zbudowano w formie tetrapylonu z pojedynczym przejściem i polem inskrypcyjnym nad częścią łukową. Jego podstawowe wymiary to 10,4 metra na 6,2 metra, co jest niezwykle zbliżone do wymiarów łuku triumfalnego Arco del Gavi w Weronie. Fragment marmurowej płyty z literami KS Anto sugerował, że łuk był poświęcony cesarzowi Markowi Aureliuszowi Antoninusowi, zwanemu Caracallą,
który panował w latach 198-217 naszej ery. I to już wszystkie informacje na dziś w tym materiale. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, pozostawieniu łapki w górę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!